dniach od 21 do 23 czerwca na terenie hotelu Dębowy BioWellness & Spa po raz pierwszy odbyła się impreza pod hasłem BioWeekend. Wydarzenie to poświęcone było zdrowemu stylowi życia, ekologii oraz równowadze fizycznej i duchowej. Zaprosiliśmy do współpracy bardzo fajne osobistości związane ze światem szeroko pojętej równowagi psychiczno-duchowej oraz fajnych diet, takich jak na przykład Kasia Gubała, propagadorka kuchni wegańskiej, albo Iwona Rasińska, która przez cały dzień dzisiaj prowadzi bardzo fajne zajęcia jogi u nas w sali dębowej. Stąd też mamy ogromne przekonanie, że ten event będzie się cieszył dużą popularnością. Mamy nadzieję powtarzać go corocznie. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w wielu ciekawych wykładach. Coraz więcej osób patrzy na składy, na to, skąd pochodzą warzywa, skąd pochodzą owoce i to jest niesamowite, ale cały czas jeszcze gdzieś tam brakuje nam tej świadomości, stąd zresztą spotykamy się dzisiaj na tym BioWeekendzie, żeby jeszcze bardziej ludziom opowiedzieć o tym, co dobre, co niedobre. Rozmawiamy na przykład, skąd wziąć zdrowy cukier, bo to nie tylko biały i brązowy, ale na przykład można sobie słodzić bananami, słodzić figami, żurawiną i też o tym właśnie opowiadamy na najróżniejszych warsztatach tutaj w Bielawie. To też jest tak, że na przykład jak patrzymy na składy różnych rzeczy, to też powinniśmy uważać na sól i o tej soli też będziemy dzisiaj rozmawiać dużo. Która sól dobra, która niedobra, no chociażby taka rzecz, że kto z nas tak naprawdę, czy pan na przykład czyta skład soli, którą kupuje w sklepie? No chyba nie, prawda? A się okazuje, że często w soli są inne składniki, są na przykład antyzbrylacze, które już nie są dobre dla naszego organizmu i o tym też mówimy dzisiaj na warsztatach. Można było również się dowiedzieć, jak przygotować zdrowe słodycze. Warsztaty na ten temat poprowadziła Ewa Zalewska. To jest taka alternatywa słodyczy, które mają bardzo mało kalorii, są zdrowe. Gdzieś włączymy do nich jakąś tam kuchnię roślinną. Przede wszystkim trzeba czytać etykiety. To jest podstawa, gdyż teraz masowo produkowana żywność dostarcza nam właśnie wiele produktów szkodliwych. Jesteśmy coraz bardziej świadomi. Jemy po prostu zdrowe produkty, wybieramy. Myślę, że jedynym naszym wyjściem takim, żeby po prostu zadbać o zdrowie, to po prostu zwrócić uwagę na to, co jemy. Uczestnicy warsztatów z entuzjazmem opowiadali o spotkaniu. Przyszłam tu z ciekawości. Najpierw dlatego, że chciałam zobaczyć, jak to jest zorganizowane i widzę, że jest naprawdę piękna organizacja. A jeśli chodzi o zdrowe żywienie, no jak najbardziej. Nowe rzeczy, dowiadujemy się i bierzemy udział też w warsztatach. I to jest ciekawe. Świadomie je, świadomie się zachowywać i też świadomie być w kontakcie z naturą i z drugim człowiekiem. Każdy, kto przez weekend odwiedził hotel Dębowy, mógł również poznać tajniki medytacji ajurwedyjskiej. To jest wiedza, ale holistyczna wiedza o całej otaczającej nas rzeczywistości. I ten przydomek Maharishi Ayurveda świadczy o tym, że jest to Ayurveda odrestaurowana przez Maharishiego i najlepszych ekspertów z całych Indii, jak również zweryfikowana poprzez zachodnią naukę. Jeżeli nie mam czasu, to medytuję 2 razy dziennie po 40 minut. A jak mam bardzo dużo czasu, to medytuję 2 razy dziennie po 20 minut. Czyli podstawą działania jest tak naprawdę odpoczynek. My na ten odpoczynek nie zwracamy uwagi, ale to jest naprawdę najistotniejsze, bo to daje nam reset i możliwość działania z sukcesem, dlatego że my dzisiaj musimy działać szybko, inteligentnie, no i odnosić sukces, bo tego od nas wymaga cała rzeczywistość. Ayurveda jest taka specyficzna, bo ona przede wszystkim dopełnia tą wiedzę, którą uzyskujemy na studiach takiej medycyny zachodniej. Chodzi o to, że medycyna zachodnia nie do końca wyjaśnia, skąd pojawia się choroba, albo na przykład dlaczego choroba pojawia się tylko w jednym oku, a nie w drugim, czyli z jednej strony ciała, z drugiej nie. A właśnie Ayurveda świetnie tłumaczy, bardzo prosto. Wiele chorób jest bardzo pomocna w leczeniu, bo przede wszystkim opiera się ta diagnostyka w Ayurvedzie na ocenie pulsu. Jest to specjalne badanie pulsu takie, które polega na właśnie na tym, że przykładamy 3 palce do nadgarstka i możemy na podstawie tego, jaka jest wibracja w pulsie, ocenić stan równowagi fizjologii, jaka jest ta fizjologia, czy zaburzona, mniej czy bardziej. Uczestnicy warsztatów mogli również wziąć udział w zajęciach jogi. W tej chwili takie wydarzenia stają się popularne, stają się coraz częstsze, coraz częściej coś takiego się odbywa, dlatego że ludzie szukają ciszy, szukają
produktów ekologicznych, szukają takiego kontaktu z naturą i myślę, że czas najwyższy, żeby tutaj w tym rejonie takie działania były też popularyzowane, żeby to się działo. Wszelkiego rodzaju narzędzia są do tego dobre, żeby uczyć się zwalniać. Może to być joga, może to być medytacja, może to być warsztat zdrowego żywienia, może to być medytacja poprzez bieganie, cokolwiek, co robimy sami ze sobą i dla dobra swojego, dla swojego zdrowia, to są takie rzeczy, które nam pomagają, które pomagają nam się zatrzymać i odnaleźć taką stabilizację na co dzień. Podczas bioweekendu na specjalnie przygotowanym kiermaszu można było kupić wiele zdrowych produktów. Widzę tutaj wyjątkowe banany w czekoladzie, smaczne, to znaczy zdrowe może być smaczne. Tak jest, chodzi o czekoladę o wyższej zawartości kakao, czekoladę właśnie, która jest wytrawna, gorzka, ona wtedy ma w sobie wartości typu magnez, no i zachęcamy do jedzenia takich czekolad. Ale to trzeba samemu sobie zrobić, czy kupować w takich miejscach jak u Was? No staramy się, żeby kupować u nas, tak, no bo jednak ściągamy tą czekoladę z różnych regionów świata o wysokiej zawartości czekolady, gdzie to wszystkie wyczuwalne smaki no są w tych czekoladach, nie jest to czekolada przemysłowa. Kuchnia hotelu Dębowy Biowellness and Spa również przygotowała wiele ciekawych potraw. Jest to bardzo ważny event w kontekście właśnie kuchni bio, kuchni eko. Przygotowujemy teraz wszystkie dania w oparciu o produkty lokalne, o produkty prosto od rolnika. Idziemy w tym kierunku wegańskim, mamy specjalną wkładkę w karcie, w której jako jedna z niewielu restauracji tutaj w regionie możemy się pochwalić właśnie daniami wegańskimi, począwszy od przystawek, skończywszy na deserach. Czyli kuchnia w Dębowym jest zdrowa? Zdecydowanie tak, jest bardzo zdrowa. Kto nie był, z pewnością będzie miał szansę na udział w kolejnym tego typu bioweekendzie, który za rok odbędzie się w hotelu Dębowy Biowellness and Spa. Słuchajcie, to kolejną rzecz, którą zrobimy, to będą takie